Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W te upalne dni, w afrykańskie upały u nas tutaj, w Polsce chyba całej, ale u nas nad morzem jest po prostu mega, oczywiście gorący. Około zazwyczaj 38-40 stopni w słońcu. Jak już możecie zobaczyć, jestem trochę opalona, bo trochę jeździliśmy. W sumie byłam tak naprawdę dwa razy, słuchajcie, na plaży. Ale przez to na plaży jest idealnie generalnie, ja Wam powiem, że dlatego, że wieje cały czas taki fajny wiaterek, nie jest taki ciepły, duszący, a nie jest też zimny, jest idealny i on opala też, wiecie, wiatr najfajniej opala. Ja już cała się pocę, bo w mieszkaniu jest bardzo gorąco. Jedynym ratunkiem jest wiatrak, obok którego sobie teraz usiądę. Mamy dzisiaj w ogóle już sierpień. Rocznicę powstania warszawskiego. Ja już Wam nieraz mówiłam, że ja interesuję się i bardzo lubię takie wydarzenia historyczne i tak dalej. Takie dni jak ten też właśnie skłaniają do takich refleksji, wspomnień i takie, no to nie jest takie przyjemne raczej, ale ja jak najbardziej pamiętam o nich, bo oni robili to dla nas. To my teraz pamiętajmy po prostu o nich. Jestem, słuchajcie, sama w domu. Jest środa. My mamy w sobotę wesele i dlatego ja za chwilę biorę się za robienie tych paznokci i paznokci u stóp. Już mam ściągniętą hybrydę też na stopach. Mamy teraz ogólnie pełną chatę. Trójkę dzieci. Widzieliście już, że jest u nas Oliver. Ale wczoraj przyjechała też do nas Julka. Julka jest małą siostrą mojego Adriana. Jest dokładnie w tym samym wieku co Oliver, czyli ma 12 lat. A propos właśnie, bo gdzieś tam w komentarzach wcześniej wpisałyście, że Oliver jest chyba od strony mojego Adriana, bo jest podobny do niego. To nie. Oliver jest synem mojej kuzynki Ani, którą tu już też widzieliście we vlogach. Czyli Oliver jest z mojej strony rodziną, a teraz przyjechała właśnie Julka, która jest młodszą siostrą, małą siostrą, bo Adrian ma dwie siostry, tą młodszą siostrą właśnie Adriana, i Adrian teraz ich zabrał i pojechali nad jezioro. Ja nie pojechałam też po pierwsze ze względu na to, że wczoraj się troszeczkę spiekłam i nie chcę, i ja ogólnie nie przepadam za jeziorami, ja z reguły nie, ja w ogóle w jeziorach to się nie kąpię, i jak jeździmy nad jezioro, to ja zazwyczaj siedzę tylko na brzegu. Ale ja nigdy jakoś nie przypadałam, wiecie, za jeziorem, naprawdę. Ani opalanie się nad jeziorem dla mnie nie było fajne, dlatego że ani tam wiatru tak nie ma i taka patelnia. Zawsze lubiłam morze, chociaż jako dzieciak to wiadomo, lubiłam jeziora i lubiłam jeździć nad jeziora. A teraz nie kąpię się w jeziorach, siedzenie nad jeziorem to musiałabym siedzieć tam w cieniu, a po prostu nad morzem mogę siedzieć cały dzień. Wczoraj byliśmy też od 11 do prawie 5 nad morzem. I mogę się kąpać cały czas, bo woda jest cały czas taka ciepła. Uwielbiam, po prostu ja uwielbiam morze, jeziora to nie moje kompletnie klimaty, absolutnie. Czyli jakieś takie biwakowanie pod namiotem, nad jeziorem, nie, to dla mnie nie jest żadna przyjemność. To jest dla mnie raczej taka męczarnia by była. Dlatego tak, oni pojechali sobie teraz na jezioro na 2 godzinki, tutaj to nasze Koszalińskie, na dolinę. Ja chciałabym w ten czas podgonić jak najwięcej z paznokciami. Bo później, wiesz, jak wiecie, widzicie, to już jest dowód na to, że gadam do Was jak do koleżanki, bo wiesz, jak będzie, wiecie, trójka dzieci i robić tam, znaczy dzieci, no 12-latkowie to już nie są dzieci, i robić w tym wszystkim jeszcze paznokcie, tyle osób w domu, to na pewno zacznę teraz od stóp i zaraz będę później robiła stopy, to szybciutko, a potem przerzucam się szybko na ręce. A później jeszcze dzisiaj Alan ma w końcu do fryzjera, słuchajcie, już ma tak długie włosy, on ma taką gęścinę i on te włosy ma takie sztywne, takie szorstkie, taką trzcinę. No jestem ciekawa, bo nasza ostatnia wizyta u fryzjera nie była udaną wizytą, chociaż to nie była jego pierwsza wizyta u tego fryzjera i jak gdyby jego pierwszy raz tam był ok, drugi raz to w ogóle była bajka, bo w ogóle my się schowaliśmy. A on, wiecie, on ogólnie lubi dziewczyny, wiecie, jak dziewczyny do niego zagadują, no i tam jest taka młoda fryzjerka i ona go tam zagadywała i po prostu ta fryzjerka mogła zrobić mu wszystko na tej głowie, zrobiła mu wtedy nawet przedziałek i tak dalej, a teraz trzeci raz, ja byłam z nim sama, bez Adriana,
to była po prostu istna katorga. On cały czas wył mi na kolanach, musiała go obcinać. Ja go tak musiałam przekonywać, że jeszcze tylko chwileczkę, no już pani, zobacz, pani kończy, już pani kończy. Biegał po całym salonie, uciekał i po prostu nie wiem, jak to będzie dzisiaj. Ale trzeba go obciąć, on powinien już być nawet obcięty z 2 tygodnie temu. Ale tak się tam czeka i tak tydzień na termin. To stwierdziliśmy, że właśnie przed weselem, jak gdyby go zapiszemy. Chociaż on nie będzie szedł z nami na wesele, będzie tylko szedł na poprawiny. Ale Marcin, naprawdę, mam nadzieję, że trochę mu będzie teraz chłodniej przez tego, przez to, jak obecnie włosy. I teraz też jak gdyby już odcinamy mu pampers na stałe, poza oczywiście nocami, że chcę go, że chodzi w majtkach, nawet wychodzi teraz na dwór już tylko w majtkach. Powiem wam, że tak, że do fotelika, do samochodu po prostu chcemy wkładać podkłady i do spania na dzień też podkłady takie, te jednorazowe, a na noc normalnie pampers, bo już naprawdę zaraz kończy się lato, a on dalej nie potrafi robić na nocnik, bo ciągle stoimy w miejscu, z tym, że on się załatwia tylko jak jest na golasa, chociaż ostatnio i przestał robić już kupę, jak jest na golasa i że czeka jak gdyby, kiedy będzie miał pampersa. No także chcemy po prostu iść dalej i jak gdyby odciąć go kompletnie od pampersa, gdziekolwiek już nie będziemy jeździć, będziemy, nie wiem, brali ciuchy na zmianę. Muszę tylko po prostu pamiętać o tym, żeby te podkłady mu podjechać już i kupić, żeby nawet jak on teraz, bo on teraz będzie cały weekend u moich rodziców, jak my pojedziemy na to wesele, a może nawet zostanie w sumie dłużej, bo już moi rodzice go chcieli wziąć teraz, ale że właśnie tutaj, że Julka przyjeżdża, były Oliwiera urodziny, teraz są, jutro są w ogóle moje urodziny 2 sierpnia, no to tak ten tydzień jak gdyby nie, no i miał wizytę u fryzjera, no ale w przyszłym tygodniu już chyba po prostu zostanie, bo już na kolejny tydzień, no to my już wyjeżdżamy do Zakopanego, chociaż moi rodzice tam do nas dojadą, tak coś mówili. My jesteśmy po śniadaniu, słuchajcie, dostaliśmy wczoraj, Adrian w ogóle gadam i nagadać się nie mogę. Adrian dostał wczoraj, przyjechał jak był właśnie po Julkę i był tam też u babci, to słuchajcie, przywiózł 2 siatki ogórków, pomidorów, cukinie, czosnek, nawet dostałam jedną papryczkę chili. Wszystko od babci z działki, po prostu pomidory to są pomidory. Jak to jest możliwe, że oni w sklepach sprzedają tak po prostu idealne pomidory. Tutaj każdy jest mega nieregularny, a najbardziej nieregularny zjedliśmy na śniadanie. O, był coś takiego jak ten. Uwielbiam, to są pomidory wszystko malinowe. I uwielbiam takie pomidory właśnie z działki. Także nadostawałam, nie wiem co zrobię jeszcze z ogórkami. Aha, i jeszcze cały taki pojemnik borówek, wszystko z takie świeże z działki. Także na śniadanko dzisiaj były świeże bułeczki z masełkiem i do tego ten przepyszny pomidor i to jest od razu taki smak, który sam po prostu rozpływa się w ustach, naprawdę. Zaraz wybierze mi się pranie, jeszcze powieszę to pranie i zabieram się za te już paznokcie, bo czas goni naprawdę. Później się będę do was odzywała. Pa! Słuchajcie, paznokcie już te robię. Jeszcze w międzyczasie musiałam 2 pralki prania wywiesić i jednym z plusów takich temperatur jest to, że pranie to, które wywiesiłam jako pierwsze, jest już prawie suche, a kolejne pranie bierze się godzinę. Czyli może minęło łącznie z godziny 10 i to pranie, które wywiesiłam jako pierwsze, jest już suche, także to jest plus tych temperatur. Powiem wam szczerze, że mam termometr, który jest na parapecie, na samym słońcu u mnie akurat i tam pokazuje 47 stopni, że jest teraz w słońcu, także mega dużo. No i jeszcze ja jestem, wiecie, na 4. piętrze, czyli dość wysoko, pewnie na dole jest mniej po prostu tych stopni, ale tutaj u góry jest tych stopni mega dużo, dlatego u mnie tutaj jest bardzo gorąco. Już nawet jak pójdzie się na tamtą stronę mieszkania, gdzie jeszcze tam nie ma w ogóle słońca, to tam może nie jest chłód, to bym przesadziła aż z takim stwierdzeniem, ale jest przyjemniej po prostu. Robię tutaj sobie już paznokcie, stopy już zrobione. I też wiatrak stoi przy mnie i musi mnie cały czas chłodzić. Nawet weźcie
co w ogóle jeść w takie pogody? Przecież nie chce się jeść jakichś normalnych, standardowych, ciepłych takich obiadów. Ja dzisiaj będę robiła, no ze względu na to, że są dzieciaki i tak dalej, naleśniki, ale nawet samo to stanie, przy tym i smażenie. Każdy, nawet najmniejsza czynność, przyprawia, słuchajcie, o po prostu mega, mega spocenie się, tylko rozwieszenie prania, wyniesienie tego na balkon, od razu człowiek się po prostu poci, jak nie wiem co. Zobaczcie, jak mi się dłonie nie opalają. Tutaj mi się jak ręka opala, a dłoń mi się prawie nigdy nie opala, chociaż tutaj wczoraj i tak mi się trochę opaliło, ale już tego nie widać. Chcesz nas nagrać? Już nagrywam. Słuchajcie, ja się rozpływam, ja się totalnie, słuchajcie, rozpływam. Już teraz trochę ogarnęłam twarz, ale jak gdyby spociłam się na nowo. Nagrywałam dla was teraz wideo na rozdanie moje z okazji właśnie 20 tysięcy subskrypcji. Robiłam też zdjęcia, miniaturki, sobie założyłam czapkę swoją, taką skupiłam teraz czapkę nad morzem, dlatego że zaczęłam nosić czapki właśnie nad morzem. I na takim straganie sobie taką czapkę kupiłam i podoba mi się, nawet myślałam o tym, żeby w niej nagrywać wideo, ale jak gdyby, no niestety za słabo widać moją twarz. Co myślicie? Ale te kolory tutaj fajnie wyglądają w kamerze. Fajnie się to tak ogólnie komponuje, także spoko. Czy mi się teraz tutaj poprawiło światło? Czy mnie się wydaje? I chyba jest takie same. No także taką sobie właśnie kupiłam czapeczkę na straganie. Jestem mega uspocona, cały czas się tutaj pocę. A teraz jestem w domu, znowu sama. Trójka dzieci w domu, a ja ciągle sama. No nie. Nie no, już byliśmy też z Alanem u fryzjera i słuchajcie, była masakra. Była masakra. Znowu nie chciał dać się obciąć, płakał i tak dalej, i tak dalej. Ale dziewczyna, ta fryzjerka mówi, że to jest w sumie w jego wieku dość normalne, że jak przechodzi wiek buntu, że nie chce właśnie się obcinać, że jemu to przejdzie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie na koniec już sobie odpuścił, udało się go obciąć, był obcinany na mega szybkości. Wróciliśmy do domu i teraz właśnie Adrian wziął znowu dzieciaki i pojechali na, dlatego że Adrian pojechał zrobić swój trening i tam jest obok plac zabaw, to właśnie dzieciaki poszły na plac zabaw, Adrian na drabinki, a ja wzięłam się za nagrywanie. I odkąd jest tak upalnie, ja się w ogóle nie maluję i dzisiaj po prostu już jak się tutaj malowałam, to już byłam mokra i jestem cały czas mokra, po prostu masakra, cały czas się poca, jeszcze tutaj są teraz pozapalane wszystkie światła, lampa, poodsłaniane okna, gdzie zawsze tu w sypialni, wiecie, że robię sobie zacienienie, zresztą wszędzie mam praktycznie zacienione okna, żeby nie wpadało tutaj słońce, także jest hot, jest super, super hot. No i co? Jeszcze nie wiem, co wam chciałam jeszcze powiedzieć w sumie, że zaraz kończy się dzień, bo już to jest godzina chyba 18. Dzisiaj w telewizji Miasto 44, ja wiem, że jak już będziecie to oglądały, to już będzie po, ale jeżeli będziecie miały okazję kiedyś obejrzeć ten film, to, obejrzyjcie. To naprawdę obejrzyjcie, bo ja odkąd obejrzałam, ja ogólnie, tak jak mówiłam, lubię takie klimaty historyczne i tak dalej i bardzo mi się podoba w ogóle też w tych filmach ta cała scenografia, charakteryzacja, no mnie to tak mega tam wciąga, jakbym była i stała obok i to oglądała. Naprawdę, bardzo lubię tą charakteryzację tak na takie lata czasów wojny. Lubię takie filmy oglądać, bardzo mnie to interesuje, taka historia Polski.
Dobra, biorę się tutaj za małe sprzątanie, chociaż nie ma tu jakiegoś wielkiego bałaganu i nie zamierzam się też dodatkowo pocić, bo każdy, nawet najmniejszy ruch tutaj w tym mieszkaniu skutkuje po prostu zlaniem się potem. Jest tutaj u mnie tak gorąco na czwartym piętrze, gdzie mam z rana tam słońce, teraz jest tu słońce i cały czas nagrzewa, także to tyle. Zobaczycie, jeszcze później będę się z Wami łączyła. Rozbieram się już z tej sukienki, bo chodzę tutaj w samych prawie majtkach i staniku po domu, bo jest mega, mega gorąco. Także do później. Makijaż zrobiony, ale zaraz trzeba będzie go zmyć, bo przecież nie wytrzymam w takim gorącu, naprawdę. A w ogóle też zrobiłam paznokcie. Takie u dłoni zrobiłam. Ten kolor wybrałam dlatego, że on będzie pasował po prostu do sukienki, bo na tej sukience taka z beżowej, ona ma takie kwiaty, taki kolor kwiatów po prostu, dlatego złączyłam jak gdyby te dwa kolory, a na stopach mam po prostu ten. I ostatnio gdzieś tam się mnie pytałyście właśnie, co to jest za kolor, ja Wam pokazywałam, to jest ta kolekcja Natalii Siwiec dla Indigo Maybe Baby, nie wiem jaka to jest kolekcja, bo ona co chwilę z nimi robi jakąś kolekcję, ale to jest ten Maybe Baby. Właśnie kolorek. I to jest taki dla mnie róż w połączeniu z lekkim neonem. On trochę tak właśnie dodaje takiego, taki troszeczkę jest rażący, o, że tak powiem, nie? No. To do później. Pa, pa! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. I nie wiem, mam wrażenie, że vloguję teraz już 3 dni pod rząd. Ale tak jakoś się zeszło. Dzisiaj są, słuchajcie, moje urodziny i pokażę Wam po prostu, jak przebiega ten dzień. Siedzę tutaj teraz u siebie w garderobie, dodawałam Wam teraz filmik z rozdaniem. No i tutaj to jest dopiero mega gorąco. Wszędzie jest gorąco, ale tutaj to jest najbardziej, bo tutaj nie ma nic, nic, okna, nic kompletnie. Nie ma nic. Cześć, słuchajcie. Już po moich urodzinach, ja już odkleiłam sobie rzęsy. Będę kończyła tego vloga. Goście dzisiaj jakoś w ogóle wcześniej się rozjechali niż miałam zawinięte i mi się rozwinęło. Nieważne. Także tak, bo wyobraźcie sobie, że o godzinie 9 Adrian właśnie z Oliwierem i z Julką poszli jeszcze grać w piłkę na boisko. A ja sobie siedzę jeszcze, dokończę tutaj małe sprzątanie. I idę zmywać makijaż, bo słuchajcie, makijaż w takiej temperatury to jest jednak katorga. To jest naprawdę w ogóle nieprzyjemne. Proszę, jak ja wyglądam. To jest naprawdę w ogóle nieprzyjemne noszenie makijażu w takie upały. Halo, włosy. Współgrajcie ze mną. Dziękuję, że byłyście ze mną już tutaj. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia, które dostałam od Was na Instagramie, w wiadomościach prywatnych. Dziękuję, trzymajcie się ciepło. A, chciałabym Wam jeszcze tylko dodać, że film Mamma Mia, Here I Go Again. Dla mnie super, ja lubię musical, lubię ten musical, lubiłam Mamma Mia, tą pierwszą część, także naprawdę, naprawdę fajnie. Podobał mi się. Pa, pa!